Chcieliśmy Państwa serdecznie powitać na drugim balu sekcji koszykówki Klubu Sportowego Golnica Ryczywu. Jest nam niezmiernie miło, że drugi rok z rzędu możemy gościć przedstawicieli środowiska rodziców przede wszystkim, i to jest dla nas najważniejsze, środowiska sportowego, nie tylko koszykarskiego, ale też jest tu wielu z nas reprezentujących, trenujących różne dyscypliny sportowe. Witamy wszystkich naszych przyjaciół. Witamy naszych przyjaciół, naszych przyjaciół. Życzymy Państwu udanej imprezy. Dziękujemy bardzo, że przyjęli Państwo zaproszenie na tą dzisiejszą imprezę. Przypominam, że wszystkie pieniążki, wszystkie datki, które tutaj dzisiaj zbierzemy, przekazujemy na sekcję koszykarską Golnicy Ryczywu. W tym momencie też chciałbym podziękować Łukaszowi oraz całemu gronu osób, które przyczyniły się do organizacji tej dzisiejszej uroczystości, głównie oczywiście rodzicom. Także wielkie podziękowania. Także w tym momencie myślę, że to jest czas i odpowiednie miejsce, żeby podziękować Łukaszowi za to, że niespełna 3 lata temu z fantastycznym pomysłem zrodził się ten pomysł w jego głowie, przybył do nas, do ówczesnego zarządu Golnicy z tematem wypełnienia wolnego czasu dla młodych dziewczyn. My mieliśmy wtedy tylko sekcję piłkarską, przyklasnęliśmy temu pomysłowi, dzięki temu dzisiaj mamy i piłkarzy, i koszykarki młode, także wielkie dzięki, Łukasz. Ja chciałbym Państwa w tym momencie bardzo, bardzo mocno poprosić o gromkie oklaski dla Łukasza, bo naprawdę facet zrobił fantastyczną, moim zdaniem, pracę. Także wielkie dzięki, Łukasz. Myślę, że odpowiednie słowa do tego, co zrobił Łukasz 2 lata temu na jednym z zebrań Golnicy, wyraził Dawid Grucho, trener seniorów i wiceprezes. Dawid powiedział coś takiego: był to rok, w którym piłkarze wywalczyli upragniony awans do A-klasy. Z ust Dawida padły takie słowa: uważam, że nie awans wtedy seniorów, a powstanie sekcji koszykówki było w tym momencie największym sukcesem tego klubu. Oczywiście dziękuję za takie miłe słowa. Powiem tak, ja tylko gdzieś staram się podrzucać jakieś pomysły, ale nie udałoby się ich zrealizować, gdyby nie wspaniali rodzice, gdyby nie grupa ludzi tutaj z zarządu, która zaufała mi i praktycznie wspiera mnie na każdym kroku. Nie przeszkadzają, mówią: Łukasz, rób swoje. Rodzice, naprawdę największe prawa należą się Wam, bo to, że tak powiem, jakby to się nie sprawdzało, myślę, dzieci byście do nas nie przysyłali, niezależnie od sekcji. Mam tutaj na myśli tą sytuację, zarówno jeżeli chodzi o piłkę nożną, jak i koszykówkę. Gdyby to się nie sprzedawało, może tak nieładnie to nazwę, to tych dzieci by nie było, a te dzieci są, cieszą się, że są. Choć nie jest to łatwe, proces szkoleniowy w sporcie łatwy nie jest. Czasem jest żmudny, jest to wytężona praca, ale no, dzieci gdzieś tutaj właśnie i też dzięki wsparciu Państwa z nami cały czas są i dlatego bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za wsparcie. Wszystko dla was, DJ Wam, trzeba było tak od razu, trzeba było.